Hejka moi kochani, witajcie kolejnego dnia. Ślicznie się tulipany otworzyły. Darek wczoraj mówił, nie, jakieś lipne te tulipany. Ja mówię, nie, otworzą się, zobaczysz. Pachną. Uwielbiam takie dwukolorowe albo właśnie pomarańczowe, taka wiosna. Zrobię sobie szybko śniadanie do pracy, które zabiorę pewnie jakieś kanapki, bo mam jeszcze sporo czasu. Lala ogarnięta, teraz jedziemy do przedszkola. Darek ma dzisiaj pracę tutaj, plus z wynajmem mieszkań. Już się parę osób odezwało, więc dzisiaj jedzie pokazywać mieszkania. Także co, ja pakuję swoje śniadanie. To nam zostały jeszcze z kalendarza adwentowych. Z Catrice! Hejo, widzę, że bateria pada. Zrobiłem takie super kanapki. Proszę o ostrość, halo! Zrobiłem takie guacamole, ale nie miałem suszonych pomidorów. Muszę z suszonymi pomidorami zrobić. Bo jak ostatnio zrobiłem z suszonymi pomidorami dla rodzinki tutaj na śniadanie, to pyszota. Słuchajcie, nagrałem film o śniadaniu, zaraz złożę ten film i pewnie pojadę szybko do biura. Ja to daję na wszystkie sociale i będę składał też filmiki. Dzisiaj mam taki w ogóle żywy dzień. Muszę szybko skończyć mieszkania jutro, więc może dzisiaj jeszcze tam polecę. A co zobaczymy jeszcze? Zobaczymy to, co nas, gdzie nas poniesie. Kochani moi, dzisiaj byliśmy w delikatesach włoskich w elektrowni. Już wam pokazuję, co kupiliśmy. Teraz tak wysuwać, bo mi łatwiej. Takie grissini, one nazywa się grissini włoskie. One są przepyszne do różnych dipów i przy deskach serów. I one są opakowane osobno, my takie właśnie jedliśmy we Włoszech. Makarony. I powiem wam, że nie były dużo droższe niż takie sklepowe. Około 2-3 może złote droższe niż takie w sieciówkach. Także spaghetti, jakiś specjalny rodzaj, tagliatelle. Chcieliśmy jeszcze zestaw ciasteczek. Takie, wiecie, Włosi lubią takie suche ciasteczka jak u nas, nie? We Włoszech często można takie właśnie znaleźć w piekarniach. Suche ciasteczka, kruche, suche. Wzięliśmy tuńczyka w słoiku na kanapki. Pomidorki suszone. Uwielbiamy pomidory suszone do różnych past. Tutaj akurat, jak widzicie, jest to pasta z pomidorów suszonych, więc można dodawać zarówno do past, jak i do kanapek, jak i do jakichś zapiekanek. Mega. Dalej sosik, uwielbiam te, to jest akurat ragu, które można, ja mam zamiar dodać do gnocchi i zapiec. Tu jeszcze więcej, orecchietta, chyba się nazywa ten makaron, takie łódeczki jakby, muszelki malutkie. On też do wielu sosów pasuje. I ostatnia rzecz, którą do Darka wzięłam, to jest takie masełko z truflami. Też do kanapek, to akurat nie jest, bo Darek się pytał, czy to jest z oliwą, mówię nie, to jest właśnie masło, w którym dosłownie zatopione są trufle, jest o smaku trufli, więc taki totalny delikates. Także zrobiliśmy takie zakupy w elektrowni po Wiśle we włoskich właśnie delikatesach. Boże, tak powiem wam szczerze, zatęskniłam za Włochami i chętnie bym do Włoch pojechała. Nie byliśmy dawno. Może jakoś zaplanujemy wyjazd, zobaczymy. A słuchajcie, jakoś tak ostatnio mało czasu na wszystko. I powiem wam, dużo spotkań z mieszkaniami. Myślałem, że szybko ktoś wynajmie, bo w ogóle taka jest nisza, że mało mieszkań w ogóle. I przyjeżdża bardzo dużo osób, ale coś tu zawsze nie pasuje. Tu nie ma internetu, tu nie ma telewizora, tu nie ma odkurzacza. Tu by chcieli na przykład stół w jadalni, a nie wyspę. No i każdy, wiecie, ma coś i trudno. Jednak trudno znaleźć tych lokatorów. I ktoś mówi, żebym oddał mieszkanie do agencji. Wszystkie osoby, które przychodzą, są z agencji. Wierzycie to? Myślałem, że ktoś przyjdzie bezpośrednio, zadzwoni się, zapyta. Ale nie. Wszystkie osoby, które przychodzą, to zawsze po prostu z agencją. I żadnej osoby nie było z Polski. Tak. Była pani z Tunezji, z Białorusi, z Rosji, z Ukrainy. Jest
po prostu tych osób mnóstwo za granicę i nie było jeszcze żadnego Polaka. A przywinęło się około 20 parę osób już w te kilka dni, więc całkiem sporo na jedno i na drugie mieszkanie. No i właśnie kolejne spotkanie mam o 19. I tak, wczoraj cały dzień był tych spotkań. Sorry, że wam tak dużo nie nagrywam. Mam nadzieję, że teraz jak już ogarnę te mieszkania, będzie więcej luzu, ale nie sądzę, bo cały czas się coś dzieje. Jak wynajmujecie mieszkania, albo jak wynajmujecie od kogoś, czy wynajmujecie komuś, dajcie mi może jakieś rady w komentarzach, bo wszyscy mówią o tych umowach okazjonalnych, ale to nie jest takie proste, bo nie wszyscy mają adres, który mogą wpisać w umowie okazjonalnej, trzeba też zapłacić za notariusza i zazwyczaj ludzie się na to nie decydują, po prostu jak mówię, że jest taka umowa, to rezygnują od razu po prostu. Albo też im to nie przeszkadza, więc to różnie to właśnie bywa. Nic takiego, bo wiem właśnie z dokupieniem ubezpieczenia do oferty, żeby zapłacić po prostu 70 parę złotych i wykupić sobie ubezpieczenie mieszkania na rok, to już mam po prostu, ale może macie jakieś rady albo coś chcecie powiedzieć, co jest ważne przy wynajmie, to dajcie znać w komentarzach. I nic z tego nie nagrałem, słuchajcie, aż wstyd, zrobiłem takie pire, zmieliłem w blenderze, rybka usmażona. Do tego pak choi, sos sojowy i sos rybny. No i to będzie nasz obiadek. Słuchajcie, Darek zrobił przepyszną kolację, ale tak o, po prostu to... wybitną. No powiem ci, że ten że pak choi... Ale widzisz? Ty chciałaś jakąś... Powiedzcie mi, ja wiem... No dobra, ja was się nie pytam, bo wy powiecie, że... Że surówka do ryby. Bo ja zawsze surówka do ryby. Ja po prostu nie wiem, ja nie jestem przyzwyczajona do tych surówek wszędzie. Buraczki, surówka. Czemu wszędzie wszyscy pchają tę surówkę? No bo tak pasuje, bo surówka jest kwaśna. No ale to w pasuje Polsce do ryby. Tylko surówkę je, marchewka, a w Holandii nie jadłeś surówki? Gdzie tam surówkę jadłaś, Karolina, no? I no buraczki, zawsze surówka jest. Buraczki, zawsze zasmażane. Surówka. Nie muszą być zasmażane, może być surówka. Bukiet surówek się mówi. Do, sorry, wy jesteście przyzwyczajeni do tego. Ja nie jestem. Ja muszę mieć inaczej. Mama ci nie dawała surówką mylonego. Ja muszę mieć w ogóle obiad z sosem. To jest co innego. On tylko te sosy holenderskie. Nie, no ale jestem inaczej wychowany. Czyli co, w Holandii nie uczyli was gotować surówkami? Nie przypomina mi się, że robiłem jakąś sałatkę, ale nie surówki. No to tata, my tutaj jabłko mamy... i marchewka. No? Okej. Okay. Sporem, wspaniała jest surówka. Sporem, moja ulubiona. Buraczki. Darek jest dość surowy. Albo nienawidzę po prostu, jak jest jedzenie, jest takie suche jak wiór. Po prostu. Czyli kotlet ziemniaki i ty musisz mieć tak, sos. Tak, i wszyscy to jedzą i uwielbiają to. To ty na Śląsk powinieneś pojechać, tam są te sosy pieczeniowe. Ja muszę mieć wtedy mizerię do tego, bo to za sucha dla mnie. No widzicie. Także takie mamy spory. Dajcie znać, czy do ryby surówka, czy muszą być jakieś tam gotowane warzywa na parze na przykład. Ja muszę mieć surówkę. I dzisiaj, słuchajcie, zrobiliśmy, w sumie mieliśmy już dawno Instagram firmowy, mamy już chyba od 2 lat. No tyle, co prowadzimy agencję. A nikt go nigdy nie prowadził, bo stwierdziliśmy, że dla mnie jest potrzebny. No bo klienci i tak byli, więc nie prowadziliśmy, tak. Ale i mówimy... teraz szliśmy bardziej w produkcję wideo. Wow! To nasza dziewczynka jest już tak samodzielna. Sama się ubiera, sama ząbki. Słuchajcie, miałam wam nagrać paczkę z Just Nails, ale oczywiście tego nie zrobiłam, zmyłam już makijaż. No jutro już nagram, bo już powiem ci, tak mi dzień zleciał, nawet nie wiem kiedy, szybko nam zleciało, co? Jutro, słuchajcie, jeszcze idę na badania rutynowe, jestem bardzo zestresowana, o tym gadałam właśnie z Ewą i Sarą. Ja idę na badania, wiesz? No, oj! Cześć, wróciłam z siłki dopiero i rekordzik dzisiaj był na klatę. Takie śmieszne, siłowniane rzeczy. Mam kolendrę. Dzisiaj zrobiliśmy mega zakupy w Lidlu. Jutro będę nagrywał fajną kanapkę na Instagramie, więc pojawi się też na YouTubie, na Instagramie i na TikToku. W ogóle ten sam materiał wrzucam wszędzie i na różnych platformach różne filmy się wybijają. I robię sobie teraz kanapkę, bo jestem mega, mega głodny. Rozwalimy sobie buratę na pieczywie, do tego cebulka, pomidorki. I na to przyjdzie jeszcze ocet balsamiczny i kolendra. I to będzie moja kolacja, jest godzina 22.30, bardzo, bardzo późno, Karol zapewnie już śpi. Ja jeszcze na pewno odpalę coś na Netflixie i oglądaliśmy Outlandera, ja jeszcze oglądam jakiś serial. A tam odnosi się, że jest to, że Michał, który robił mi wszystkie tatuaże, występował w tym filmie na Netflixie. Więc się śmiałem, jak to oglądałem, bo pamiętam, jak tatuaż robił i opowiadał mi, że chce dostać taką ofertę, nie wie ile powiedzieć. I właśnie pamiętam całą historię z drugiej strony. I się śmiałem, że jeszcze nie widziałem tego serialu, on dopiero teraz wyszedł, gdzie minęło
nie wiem, ponad półtora roku, coś takiego. No, na pewno, z rok na bank. Więc śmiesznie. Dobrze, ja się będę z wami żegnał i widzimy się w jutrzejszym vlogasku. Trzymajcie się, pa pa.